Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Steve'cio. A to jest drugi odcinek z Brodatych Net, sezon drugi, na wersji 1.13, coś tam, Legacy, a wtedy podałem wersję Minecraft, na jakiej gram. Dobra. Tutaj wam pokażę, co sobie tutaj wybudowałem. Ogrodziłem sobie teren, jak wam mówiłem. Tutaj będę miał faremkę jedzonka. Tą woda niby będzie po ścianach spływała i będzie nawodnienie. Tutaj będę miał magazyny i jakieś tam enchanty, nie pierdoły. Tutaj będzie lawa spływała, to będzie szkło. Tak myślę, że będzie fajnie ten, wszystko będzie kwarcu, też tam ze wzorkiem będzie tak ładnie wszystko ułożone. Tu będzie zejście w dół jeszcze do jakichś innych pomieszczeń, widzicie, tu zacząłem już kopać. Dobra, czekajcie, może ten interfejs troszeczkę zmniejsza. O, to będzie chyba lepiej, co nie? No, dobra, dzisiaj mam w planach ogólnie pójść sobie na jakąś wyprawę. Nie na tym TP random czy coś, tylko pójść sobie normalnie w wyprawę, tylko jeszcze muszę iść zamknąć drzwi do mojego przyszłego grindera, mob spawnera, żeby sobie ekspić. Myślę, że pójdziemy sobie gdzieś w tamtą stronę. Więc ciśniemy sobie, najpierw sobie coś zjem. Ja mam zwykle założoną? Mam. Dobra. Nie przewidziałem się na tym F3 czy tam na czymś. Ale dobra, tutaj sobie pójdziemy. Tutaj zobaczymy, jak domek na razie wygląda gdzieś z góry. Co tu się kuźwa? Może to jest Stonehenge, czy tam coś te Minecraftowe. Tam jest mój domek. Fajnie to wygląda, będzie wyglądało. Tu będzie ten mob grinder. No. Tu się przypala komuś kamień. Halo? Komuś tu się przypala kamień. I tu mogę zajrzeć, czy nie ma kuboida ludziska. Więc... A co to za dziura? Wbijamy ludziska, co tu się dzieje? Co to tam jest? Faga! Faga, halo! Cześć! Co ty tu robisz? Co ty tutaj robisz? No ja mam kuźwa domek zaraz obok. A to twój był? No kurde. No mój domek! Dobrze, że mam kuźwa tego Optifine i zobaczyłem z daleka twój nick, tak bym cię zaatakował, chłopie. Nie spodziewałem się tego tutaj powiedzieć, kurde. Ja w ogóle wchodzę, chłopie, na górę, na odcinek, bo właśnie w ogóle nagrywam odcinek, chłopie. O, tak, a to witam bardzo serdecznie, kurde. Chłopie, wbijam na górę, bo chcę pozwiedzać okolice, patrzę, to się buduje, w piecykach się ten, przepala coś, kuźwa. A no widzisz, kurde. A co tu w ogóle kopiesz? No tak se kopię dziurę, nie? Patrzę tu, kurde, jakiś kanion duży. Już niestety kryskałeś obejrzany, ale kurde... Patrzę i się rozglądam tutaj, nie? Kurde. Duża dziura, patrzę, kurde. No i tak to wygląda tutaj, nie? To bajery, panie. Ciekawego. Ło kuźwa. Tak. Ty patrzę, tu masz kanion? To żelazo, nie? Tam, to żelazo. Mnie ktoś nagle woła, nie? Czekaj, patrzę, czekaj. Się, ty mnie wołasz, kurde. Masz, takie, czekaj, żeby nie wpadło dziury, czekaj. O co chodzi, nie? Czekaj, czemu ja łap, człowiek. Żeby nie wpadło dziury. Proszę, rozświetl się tutaj troszkę. O. Dziękuję. Proszę bardzo. Chodzi, zawsze się wstawiam. Powiem ci, że... Ludziska, widzicie? Ludziska, widzicie, kuźwa. Tutaj mieliśmy zwiedzać, kuźwa, jakieś tam lasy, doliny i w ogóle. A tu nagle, kuźwa, kanion z fagą do tego. A no jak? Jak żeby inaczej, kurde. No to co, skok wiary? No jak? A nie, tu masz ładny wodospadzik, wszystko, chłopie. A jak? Ty tam na dole już byłeś? Byłem. Właśnie pochodnie widzę, obsydianu, będzie łatwo portal zrobić. No tak.
Panie, ja tu już na ty, tutaj w okolicach gram sobie kuźwa dobry tydzień, a kuźwa nie wiedziałem, że tu mam kanion. A widzisz, to już wiesz. Tylko troszeczkę tak niebezpiecznie to chodzić, kuźwa. Plus. Panie, z butowy to wiesz. I takie rzeczy się robiło. Dobra, schodzimy na dół, nie ma co. Tam jest creeper, więc radziłbym uważać mimo wszystko. Masz mieczek? Masz jakiś tam mieczek chyba, co nie? No, mam coś. Dobra. Creeperku, chodź tutaj do mnie. Chodź, misiaczku ty, chodź tutaj. O, w ogóle jak coś dam ci później te notebloki, żeby założyć sobie kuboidy, wiesz? Okej, w sumie przyda się. Kurde, nazwę gracza i są 3 kuboidy dozwolone. A, to dobrze wiedzieć. Ale tego ty na pewno nie kopałeś. Ja to akurat nie mam, bo to jest tutaj taki tunel. Piecyk z drewnem. Też nie jest mój. Piecyk z drewnem, bierz sobie bez kuboida. I tam jest drewno, 20 desek tam jest. Ktoś przypalał deskami. Ktoś przypalał deskami, wiesz? No, jakiś biedny człowiek nie miał, kurde, węgla. Co ty chcesz? Szlachta pali drewnem, co ty chcesz? No w sumie dobra. Można na to patrzeć i tak. Kuźwa, nie widziałem diamentowego tego. Czekaj, skoczę sobie na chatę, wezmę diamentowy kill-off i zacznę kopać, wiesz? Czekaj, to w sumie ja może się z tobą przejdę, bo prowadzisz mnie po domku. Dobra. To czekaj, ja się tepnę ty dasz TP akcept. Dobrze, sobie będzie szybciej. Uch, żelazo jest. Dobra, dawaj się tepać, tylko czekaj, pozabijam zombiaki. Panie kochane, czekaj, tu żelazo znalazłem, kurde. To kopaj, będziesz gotowy, to tam wiesz, będzie informacja na czacie. Gdzie są te zombiaki, kuźwa, u mnie? No tak hałasują u ciebie, kurde. Jeszcze Endermana gdzieś mam, kuźwa. Ja tu złoto ktoś zostawił. O, za cympa. Biorę, kurde. One, potwory mi wychodzą, kuźwa, z tego. A, bo tu mam ciemny ten, zaułek. Dobrze, jestem gotowy, zatem tepam się. TP accept pyk. Ale powiem, że tego to się w życiu nie spodziewałem, że ciebie spotkam tutaj na serwerze. Ja tak samo hopię. Wiedziałem, że ty grasz na brodatych, ale kuźwa. Ja tak samo, nie wiem. Kurde. No. Się buduje. Panie, tu mam taki mały domek. Tutaj będę miał foremkę żareła. O, dobrze. A tutaj wejdź sobie, tu będą magazyny, enchanty, jakieś różne badziewia. Okej, patrzę, dobra. No to będzie lawa po bokach spływała. Tak fajnie w szkle. I tutaj, i chopie to wszystko będę. W ogóle będziemy mieli misję na jakiś odcinek. Będziemy musieli wybrać się do Netheru i zdobyć na tutaj na wszystko tego białego, tego co tam. Tego. Jak się nazywa ten materiał? Kwarc. O, kwarcu, o. Dobrze, super. Dobrze wyglądało. Kurde, symetrycznie, no ładnie. A jak, panie. Widzę, że nie ma wiesz, co. Wiesz, ja tutaj nic. Zgłoszę się na klipsy. Tutaj wejdą, baczą, o, zwykły domek, wejdą se kuźwa tam, to szczęki im opadną i już. Będzie, kurde. O, ziombiak, halo, chodź tutaj. Zapowiada się elegancko, powiem ci. Chcesz, mogę dać ci mieczyk, ostrość, czekaj. Ostrość 2 i niezniszczalność 2. A po prostu, jak dajesz to, kurde. Bo ja mam diamentowy enchantowany grabież 3, ostrość 2 i niezniszczalność 3. A, no okej. I chodź, jeszcze ci pokażę coś. W ogóle ty słyszałem, kiedyś mi mówiłeś, że potrafisz budować takie fajne jakieś ekspiarki czy coś. A, no potrafię. No. To tutaj będę miał dla ciebie zadanie. Dodam cię tutaj do tego kuboida, który tutaj jest, ewentualnie do wszystkich. I tutaj, panie, nawet widzisz, tu kuboid jest postawiony mój. I tutaj, chłopie, znalazłem spawner. Widzowie tego jeszcze nie wiedzieli, więc to jest, chłopie, ten. Tu masz spawner pająków. Pająki, dobrze. I tutaj jeszcze zrobiłem tak, że tu, wiesz, waliłem sobie ich z różnych stron i zrobiłem podkop, żeby exp do mnie przylatywał. Żeby exp do mnie przylatywał, zrobiłem takie dziury tutaj, wiesz? Okej, no spoko w sumie. Więc będzie teraz, można tam się walić, oświetlić tego wariata. Aha.
to stary, ja ci to tak ogarnę, kurde, oj. Ale muszę sprawdzić, to się masz zbroję. Mam zbroję, mam. Gdzie z każdej strony. Okej. Dobra, jesteśmy no, bezpieczni. Ja ci to kurde ogarnę normalnie. Tylko muszę ogarnąć, jak dodać do kubida kogoś. A to gdzieś w komendach będzie pewnie. Ja sprawdzę kuźwa w tym. Na necie, czekaj chwilę. Kuboida. Kurde, ale tutaj spawner. Nie powołać. No to mam. Dobra, mam poradnik, jak założyć kuboida i dodać kogoś do niego. Okej, dobra. Kuźwa, zapytałeś na czacie. Dobrze, dobrze. Spoko, spoko. O, takie deski są nieładne, to ja usunę stąd. A, nie mogę tutaj, dobra. Nieważne. Bo jakieś poradniki znajduję, kuźwa, ale to jest... Kuźwa masakra. Jakieś kuźwa w gwardzie, jak dodać. Jakie mogą być komendy na takie coś? Kiedyś dodawano brodatych kuźwa ludzi, ale nie pamiętam jak. Ja człowiek, ja też nie pamiętam jak to się robiło. Masakra. Dobra, pomyślimy jak coś na dniach ja o tym. Właśnie, chodź, dam ci te bloki muzyczne, żebyś sobie tam założył kuboidy. Tak, ja tu jestem już na info się dopałem. Aha, dobra. To ja ci stworzę te bloki. Dobrze, ja tu patrzę. Jeśli tu będzie teraz pewnie jakaś informacja w starym, o działki dalej. O, mam to, dobra. Napiszcie sobie na czacie. Napisałem ci już na czacie. Dobra, dzięki. Taka to jest właśnie komenda. Dobra, w każdym razie ja się tutaj z powrotem tapam. Bo ja tu się gdzieś nie zamierzam. Nie powiem ładnie tutaj, ale nie, to dziękuję. A oj, za cienki jesteś w uszach, kumpel. No ty gadasz. Ale czekaj. A, nie dałem ad, żeby dodać. A, możliwe. Za cienki jesteś w uszach, kumpel. Bo ja nie wiem, gościu. Ukośnik PS a Alof, dobra. No tak. PS Alowy. Faga. Faga został dodany do działki. Sprawdź, czy możesz otworzyć skrzynię. Tutaj. Możesz? Skrzynek nie mogę. Jak nie możesz? Tego też nie mogę. Może tutaj będę. Show. Nie, coś mi wypadło. Faga już jest dodany. Czekaj, tutaj mam gdzieś też tego wariata. Czekaj. Faga już jest dodany. Okay. Może tutaj będą już. Może tutaj mnie dodało. Faga został dodany do działki teraz. Faga już jest dodany.
gadasz? Niszczyć nie mogę. Czekaj, ja mam trzy kuboidy. Czyli jeden jest... Czy jeden jest tutaj gdzieś niepotrzebny? Bo to wszystko obejmuje jakby jeden teren. Tak? Tak? Możliwe. O, już do trzcidziałki jesteś dodany, która jest tutaj. Spróbuj tutaj zniszczyć drzewo. No nie mogę. To nie wiem, o co chodzi, kuźwa. Też nie wiem. Powiem. Może rologa będzie trzeba zrobić. A właśnie, chodź. Może. Łapaj. O, non cashing. No i sobie gdzieś wkopujesz w ziemię i będziesz miał kuboida. A jak napisałeś mój nick? Co? Mi? Co? Jak mój nick napisałeś? Bo można napisać przez Q. A ty masz G? No ja mam G. Kuźwa, wszystko napisałem. A no widzisz. Dobra, to jeszcze raz. Bo ty masz gdzieś na przez Q przecież. Tak, 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 na innym serwerze to było. Na tych minigatach miałem. Tutaj już jesteś dodany do działki przy mob grinderze, czyli gdzieś z tym spawnerze. O, działam, dobrze, dobrze. Dobra, i teraz przy domku. Już tam biegnę, kurde. Został dodany. Tam biegnę, hopie. Otwórz skrzynki, zobacz czy to możesz. O, i jestem. Dzień dobry. Otwórz skrzynkę, czy możesz zobaczyć, zobacz, czy możesz wejść do skrzynki. Otwórz skrzynkę. No. Ci gicior. No i kids, kurde. No. Dobra, to dawaj tam do ciebie skoczymy. Jak będzie jakiś mostek to tutaj zrobić, walnąć. Myślę w tym miejscu. Nie, w tym będzie badziewnie. W jakimś miejscu będzie, albo po przekątnej tutaj z tej w tej. No ale coś się wymyśli. Coś się wymyśli, ale widzę, że ty masz udełko lawy. No mam, panie. Panie, kuźwa. Ale ściny miałem. Prywatny, kurde, źródła. Ja mam 60 klatek w Minecrafcie. Wow! To nie da się, kuźwa, jakoś do ciebie dojść normalnie. Czekaj, kuźwa, ja tu wchodziłem jakoś. Ale o właśnie, system, gdzie teraz idziesz? A, dobra, widzę wejście. Załóżmy po środku domku za pierwsze co walni kuboida. No, w kopsie gdzieś i tam od razu jak chcesz to mnie dodaj. Pierdyknę w tym miejscu, co się nada. Pierdyknij i powiedz jak pierdykniesz, spróbuję użyć twojego piecyka. Już? Czekaj. O, kuboid postawiony. Okej. Bez. Czekaj, ale z piecyków mogę dalej korzystać. Dajesz dodany. Aha. Czyżby kuboid nie obejmował piecyków? Nie no, kuboid jest dosyć duży, więc powinien obejmować. Gdzie strzelam? Snajper! Na prawym przycisku myszy masz tarczę. O. Faktycznie. Kurde, przyszedł mi rozwalił, kurde. No. Już ci chciałem stawiać, masz. No, to się teraz postawię. Kurde. Dobra, ludziska, czyli tu się zapowiada fajna wspólna przygoda na brudatych net. Oj, się zgadza. Więc tutaj macie jeszcze raz widok na mój domek, jeszcze nieskończony. To będzie w przyszłości, bo mam nadzieję, że jakiś zajebisty domek fagi. Coś się wymyśli, spokojnie. Ja już plan mam. I myślę, że jeśli będzie gicior, to zrobimy tu wioskę z mojego kanału. Czyli ja, faga i wy widzowie. Jeśli wam się pomysł podobał, zostawcie łapkę w górę. A jeśli jesteście nowi na kanale, zostawcie subskrypcję. A i zapraszam was do fagi na kanał. Bo ostatnio dał swą chyba pierwszą nutę. I powiem wam, że jest sztosik, więc zapraszam do przesłuchania i zostawienia subskrypcji na jego kanale. Link oczywiście jest w opisie. Więc na razie, cześć i pa pa. Ajo.